idę chyba 15 czy 16 raz i to zawsze jest, troszkę jest stresu, ale radość jest większa. Zawsze mam takie wahania, że a może bym jednak nie poszła, bo to jednak jest duży wysiłek, ale jeżeli usłyszę pierwsze dźwięki w kościele, to taka radość jest, że jakbym nie poszła, to chyba mi serce pękło. Jest to magia taka tej pielgrzymki, że przyciąga bardzo Matka Najświętsza. No i tak się chodzi, no jak człowiek tylko ma zdrowie i siły, no to idzie. Trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, już z doświadczenia się wie, że bagaż powinien być odpowiedni, buty wszyscy tu podkreślają. Dokładnie tak. Wygodne ubranie, odpowiednie ubranie, no wiadomo, że jest gorąco, że jest deszcz leje, no na warunki pogodowe nie mamy wpływu, więc musimy być przygotowani na każdą w zasadzie chwilę. Będziecie szli kilka dni, jak gdzie śpicie, gdzie co jecie? To znaczy wszystko to jest bardzo dobrze zorganizowane. Jeżeli ktoś nie ma na trasie jakichś tam zaprzyjaźnionych noclegów, gospodarzy, to zapewnione są bardzo dobre warunki na salach gimnastycznych czy w parku. I tam można naprawdę odpocząć, można zjeść ciepłą kolację, można się wykąpać i, no i przede wszystkim wyciągnąć nogi i odpoczywać. Jak się przygotowałyście z kolei pod kątem bagażu, bo chyba trzeba też o tym pomyśleć. Tak jak co roku, śpiworek, jasieczek, 4 pary butów. Czyli buty najważniejsze. Buty. Może nam nie będzie padać z góry, to będzie dobrze, nie? Uśmiechamy się do wszystkich, którzy się do nas uśmiechają, oni do nas, a my do nich. Ciężka droga to jest tak już fizycznie. Fizycznie jest bardzo ciężka, zależy od warunków, ale do przejścia. Dlaczego? Co w tym jest? Chyba potrzeba, wiara, że podziękowanie za to, co było, poprosić o to, żeby było dobrze. No trzeba chcieć, tak z marszu to się nie da pójść, o dla samego, żeby pójść, trzeba czuć potrzebę, że no chcę i pójdę. A Jasną Górę pierwszy raz? 12. 12? Oczywiście. Co takiego jest, że 12 razy idzie się tą drogą? Myślę, że Duch Boży prowadzi, to wszystko zależy od indywidualnego podejścia, nastawienia. Ja patrzę na pielgrzymki z perspektywy duchowej, religijnej. Rzeczywiście idzie się z pewnym przesłaniem, także dla siebie? Każdy ma własne intencje i myślę, że te intencje są na tyle indywidualne, że trudno od nich tak mówić na bieżąco i wypowiadać się. Każdy rok przynosi właściwie inne wyzwania, więc kolejna pielgrzymka z kolejną intencją. Z perspektywy czasu pomaga to bardzo w życiu. Jak to się stało, że zacząłeś chodzić na pielgrzymki? Moja mama i cała moja rodzina zawsze chodziła na pielgrzymki i tak jakoś się stało, że po prostu jak dorosłem do takiego wieku, żeby zacząć samotnie chodzić i rzeczywiście być tak ogarniętym, no to zacząłem chodzić po 2 latach, jak miałem już 16 lat, wstąpiłem do służby medycznej, przeszedłem kursy, no i jestem. Teraz jak gdyby idziesz w podwójnym celu, z jednej strony dla siebie, a z drugiej strony z pomocą dla innych. Oczywiście, a najważniejsza, pamiętajmy, jest modlitwa. Atmosfera jest też podobno wyjątkowa. Tak, atmosfera jest wyjątkowa. Tutaj no, trzeba to przeżyć. Było coś takiego na Facebooku, ostatnio widziałem post, że jeśli nie pójdziesz, to nie będziesz wiedział, jak to jest. Także zapraszamy wszystkich na pielgrzymkę, no i niech będzie nas jak najwięcej.